takim rozdaniu Izraelowi zabraknie miejsca do życia. I to dotyczyć będzie realności modernizacji państwa ukraińskiego, jego funkcjonowania, inwestowalności. Czy społeczeństwo będzie wierzyć, że to jest miejsce do życia dla dzieci i wnuków, a nie wszędzie tylko Syrię, Libany, destabilizacje i palące się wszystkie granice, bo tak nie sposób się utrzymać tam będzie na dłuższym trwaniu. Jak nie Hamas, to będzie inna organizacja. Była WP, Hezbollah, Hamas są inne organizacje. To jest jak gdyby w długim tak zwanym trwaniu jest to mniej istotne. Amerykanie nie mają tożsamych interesów z Izraelem, nie chcą się dać wciągnąć w tę sytuację. I nie chcą też sygnować polityki reokupacji. I wszystko, co robi Izrael, co odpycha Saudów od Izraela i od Stanów Zjednoczonych, jest sprzeczne z wielką strategią amerykańską, która jest znacznie ważniejsza niż istnienie państwa Izrael. Dzień dobry. Dariusz Dziduch, FX Mag, a moim gościem jest dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym zacząć od tematu bieżącego, takiego jakim jest oczywiście wojna w Strefie Gazy, atak Hamasu i odpowiedź zbrojna Izraela. Czy organizację terrorystyczną Hamas da się w ogóle zniszczyć? Taką amorficzną organizację, która tak naprawdę nie wiadomo, gdzie do końca się znajduje. Czy to jest możliwe atakując Strefę Gazy? Da się zniszczyć, ale nie tylko atakując Strefę Gazy, albo może nawet nie w ten sposób. Tylko konsekwentną, wieloletnią prawdopodobnie wywiadowczą pracą i eliminacją kierownictwa oraz wsparcia. Tego. Ja nie jestem specjalistą od operacji antyterrorystycznych, natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli izraelscy politycy zdecydują się na reokupację ponowną Strefy Gazy i zarządzanie bezpośrednie i doprowadzą też do klęski humanitarnej, to ograniczą sobie pole manewru na przyszłość względem obszaru strategicznego Bliskiego Wschodu, a zatem no nie poszerzą sobie pole oddechu. Dla państwa Izrael, dla istnienia państwa Izrael długoterminowego. Hamas tu jest, jak nie Hamas, to będzie inna organizacja, prawda? Jak była WP, Hezbollah, Hamas są inne organizacje. To jest jak gdyby w długim tak zwanym trwaniu jest to mniej istotne. Istotne jest bardziej, jak Izrael kształtuje swoje otoczenie geopolityczne, żeby móc trwać, żeby państwo było stabilne politycznie, inwestowalne, bankowalne, inwestowalne. Żeby nie wydawał za dużo na wojsko i żeby miało jakiś przynajmniej przyjaciół albo rozejmę na Bliskim Wschodzie, czy to z Egiptem, żeby pokój się utrzymał po pokoju w Camp David z Jordanią, z którą miał bardzo dobre stosunki w ostatnich latach, nawet dekadach, a nie wszędzie tylko Syrię, Libany, destabilizacje i palące się wszystkie granice, bo tak nie sposób się utrzymać tam będzie na dłuższym trwaniu. Nie jest tajemnicą, że Izrael jest otoczony krajami, które, nie ukrywajmy, go nienawidzą i czy ta zbrojna odpowiedź na atak Hamasu z 7 października, na atak dosyć nieoczekiwany, czy to było jedyne możliwe wyjście? No bo niektórzy mówią, że atak, który dotyka tak naprawdę głównie ludność cywilną, doprowadzi do dalszej radykalizacji kolejnych pokoleń, które będą nienawidzić Izrael. Czy dało się to rozegrać jakoś inaczej? Dałoby się moim zdaniem rozegrać inaczej, gdyby Izrael powstrzymał się od przeskalowania odpowiedzi, punktowo eliminował Hamas. Zademonstrowałby dominację militarną, ale to i tak było widać po atakach lotnictwa, mógłby je ograniczyć. I gdyby nawet zbudował większy mur oddzielający, a potem jednakowoż rozpoczął wielkie petratraktacje na Bliskim Wschodzie z Arabią Saudyjską, kontynuował je z Jordanią, z Egiptem, żeby jednak rozwiązać ten problem palestyński, tak, długoterminowo, w ten czy w inny sposób, a przynajmniej chodziło o to, żeby Arabia Saudyjska, Jordania i być może część państw Półwyspu Arabskiego nie stały po stronie Iranu, nie stały po stronie Ulicy Arabskiej, nie stały po stronie sprawy palestyńskiej, a przede wszystkim nie stały po stronie Chin i Iranu w tym nowym rozdaniu geopolitycznym, bo w takim rozdaniu Izraelowi zabraknie miejsca do życia i to dotyczyć będzie też takiej, wie pan, realności modernizacji państwa ukraińskiego, jego funkcjonowania, inwestowalności. To, że, czy społeczeństwo będzie wierzyć, że to jest miejsce do życia dla dzieci i wnuków, czy będzie tam kupowało domy, czy to będzie kosztowało, czy będzie na to kredyty udzielane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zostanie złamana ta krucha równowaga i przekonanie, że to jest do zrobienia i nie ma stanu wiecznej wojny, to tak. I to jest, powinno być celem Netanyahu. Być może on myśli, że likwidacja problemu Gazy doprowadzi do tego. Ja nam akurat wątpię.
No właśnie, bo teraz skierowany jest z pewnością zemstą. Ostatnio pojawiła się też jego wypowiedź, gdzie powiedział, że Izrael będzie sprawował kontrolę nad Strefą Gazy. I to też nie spodobało się sojusznikowi Izraela, czyli Stanom Zjednoczonym. Czy to jest w stanie wpłynąć na relacje USA-Izrael? Oczywiście, bo Amerykanie nie mają tożsamych interesów z Izraelem, nie chcą się dać wciągnąć w tę sytuację i nie chcą też sygnować polityki reokupacji Strefy Gazy przez Izrael i jeszcze płacić za to pewnie politycznie i finansowo. Jest to niezgodne z interesem Amerykanów, który to interes polega na tym, żeby Saudowie nie byli w obozie chińskim. I wszystko, co robi Izrael, co odpycha Saudów od Izraela i od Stanów Zjednoczonych, jest sprzeczne z wielką strategią amerykańską, która jest znacznie ważniejsza niż istnienie państwa Izrael, bo chodzi o utrzymanie pozycji hegemonicznej, roli dolara dla 300-kilkudziesięciu milionów obywateli, a nie dla 9 milionów obywateli Izraela. To są dużo poważniejsza gra jest niż tą, którą prowadzi Izrael. I tyle. I to jest wyczuwalne w administracji amerykańskiej, to napięcie, tak? Stąd mówią o tym, że Izrael nie powinien reokupować Strefy Gazy, stąd mowa o tym, że powinny zostać zachowane standardy humanitarne i oczywiście to jest taka gra, bo polityka jest poza moralną rzeczą, no wiadomo, że to jest pewna hipokryzja. Stany Zjednoczone też niestety przez to tracą wiarygodność w świecie globalnego południa, bo wygląda to na podwójne standardy. Tak? Na Ukrainie inaczej, wobec Izraela inaczej. Izrael tutaj naprawdę podpada Amerykanom. Ja na miejscu Amerykanów bym też rozegrał to trochę inaczej. Bym postawił Izraelowi bardzo twarde warunki. Być może w kuluarach to się dzieje. Być może to, co mówi Blinken, sekretarz stanu, świadczy o tym. No zobaczymy. Zobaczymy, co dalej będzie. Czy Izrael w ogóle jest w stanie wygrać tę wojnę? I jak to zwycięstwo w ogóle by wyglądało? Nie ma dobrej teorii zwycięstwa, czyli każda wojna musi mieć pewien cel polityczny. Po co się ją w ogóle robi? Z tym jest często problem. Amerykanie na przykład w Wietnamie nie wiedzieli, co jest ich celem. To jest bardzo częsty problem przy prowadzeniu wojen. I zastanawiam się, czy Izrael dobrze zdefiniował sobie cele wojny. Wątpię, bo co miałoby być tym celem wojny? Likwidacja autonomii palestyńskiej w Strefie Gazy i wypchnięcie kilku milionów Palestyńczyków gdzie? Na Synaj, do Egiptu, za kanał Suezki, do Europy. No, cele polityczne, które sobie stawiasz w wojnie, muszą być realizowalne oraz mają nie pogorszyć twojej sytuacji strategicznej i geopolitycznej, tylko polepszyć, bo inaczej wojna jest bez sensu. Nawet jeśli ją wygrałeś wojskowo, to pokazuje, że wygrana wojskowa jest jak gdyby nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest rozegranie tego geopolityczne. Przykładowo Chiny teoretycznie przegrały wojnę z Wietnamem pod koniec lat 70., bo nie były w stanie zająć Hanoi, nie były w stanie wygrać z bitym wojskiem wietnamskim, które po trzech wojnach z Japonią, Francją i Stanami Zjednoczonymi były bardzo dobrym wojskiem w Azji Południowo-Wschodniej. A to wojsko Chińskiej Republiki Ludowej za Deng Xiaopinga to po prostu było słabe, no ale było liczebne. No i sobie nie radzili ci Chińczycy. No i teoretycznie przegrali wojskowo, ale tak naprawdę strategicznie wygrali, bo pokazali, że Wietnam nie będzie hegemonem Azji Południowo-Wschodniej, bo Chiny jakby coś to ruszą na wojnę. Sowieci nie byli w stanie pomóc Wietnamowi, bo jak przejść przez Chiny? I wszystkie te kraje inne, które się bały Wietnamu, poczuły, że mają opiekę w postaci Chin docelowo. W związku z tym Deng Xiaoping tak rozegrał tę wojnę, że teoretycznie wojskowo ją przegrał, ale strategicznie ją całkowicie wygrał. Jeszcze upiekł jedną pieczeń, potwierdził nowo zawarty sojusz z Amerykanami po zwrocie Kissingera i Nixona, że prawda, tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, to Chiny komunistyczne pobiły Wietnam, którego nie mogli pobić Amerykanie i pobili go nie wojskowo, tylko w układzie geostrategicznym, pomimo przegranej wojskowej, czego nie byli w stanie osiągnąć Amerykanie. I to jest geniusz Deng Xiaopinga. Więc można przegrać wojskowo, wydawałoby się, patrząc na tabelkę strat zajętego terytorium, ale wygrać przyszłość. I tak wygrał Deng Xiaoping. Umocnił swoją rolę jako sojusznika Stanów Zjednoczonych w Azji, umocnił swoją rolę jako głównego gwaranta czegokolwiek w Azji Południowo-Wschodniej, odciął komunikację z Sowietami i podciął skrzydełka Wietnamowi, który tutaj zaczął się, prawda, rozpychać. I to jest taka nauczka być może dla Izraela, że nie zawsze chodzi o to, żeby wygrać wojskowo. Brzmi to trochę jak recepta na przegraną, nawet w momencie przejęcia kontroli na Strefę Gazy. Pytanie, co dalej, zwłaszcza długoterminowo, to jest to, co powiedziałem na początku. Chodzi o to, żeby Izrael istniał za 50 i 100 lat.
I to powinno się robić tak, żeby istniał, a nie po to, żeby miał gorzej. Jeżeli Iran i Arabia Saudyjska podpiszą deal, będą sojusznikami, jeżeli Syria stanie się tak naprawdę miejscem projekcji sił dla Iranu, jeżeli Liban będzie dodatkowo zestabilizowany i kontrolowany przez Iran, jeżeli Jordania nawet wypowie wojnę, bo groziła, gdyby doszło do wypychania z Gazy Palestyńczyków, i Egipt w wyniku tego, że biurokracja egipska obecna, cieniutka i ledwo stojąca na nogę, zostałaby obalona przez ulicę Arabską, a zatem wypowiedziano by w praktyce pokój w Camp David, który dał Izraelowi od Synaju, od południa, od kanału Suezkiego pokój z najsilniejszym państwem arabskim w regionie. I Egipt przestałby być pewnym punktem, jeżeli chodzi o pokój. No to Izrael by sobie znacząco pogorszył sytuację strategiczną, a nie poprawił. Pomimo tego, że żołnierze izraelscy wywiesiliby flagę w Gazie i osiągnęliby te swoje cele, prawda, odsunęli. Dlatego sytuacja strategiczna Izraela jest bardzo trudna i Netanyahu miał bardzo trudne decyzje do podjęcia. Nie zawsze wystarczy użyć młotek, żeby wygrać. I ja nie mówię, że było łatwe rozwiązanie, ale moim zdaniem Izrael odpowiedział nieproporcjonalnie i chodzi o tak zwany ciężar eskalacji, który wziął na siebie i wtedy sprawia się wrażenie, jakby było się zdezorientowanym, a nie pewnym siebie na skali strategicznej. No tak, tak wygląda to. Na koniec chciałbym zapytać o kwestię jeszcze USA i Ukrainy. Skoro Izrael i Stany Zjednoczone nie mają do końca spójnych interesów, mimo że są sojusznikami, czy w interesie Stanów Zjednoczonych jest utrzymywanie pomocy dla Ukrainy? Jest w interesie Stanów Zjednoczonych utrzymanie pomocy dla Ukrainy. Przy czym Amerykanie chcieliby, żeby ta wojna trwała kosztem Ukrainy, żeby Rosjanie jej nie wygrywali, byli niszczeni, muceni, osłabiani, ale żeby nie wydarzyło się nic, co by zakłóciło, co by doprowadziło do tej totalnej eskalacji i konfliktu bezpośredniego Stanów Zjednoczonych z Rosją. W związku z tym w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone bądź będą namawiały do... To też zależy, jakie będzie miał strategie wyborcze Biden, bo jeżeli będzie chciał wygrać wybory, mówiąc, że pomaga Ukrainie, to będzie dalej pomagał Ukrainie, tak, w 2024 roku, przy czym Ukraina nie ma siły. Ta pomoc jest słabsza teraz z Zachodu dla Ukrainy, więc będą namawiali do obrony, do zbudowania linii defensywnych, do trwania, tak, przy czym Ukraina jest na granicy implozji, jest spór między siłami wojskowymi a politycznymi. Ukraina ledwo stoi na nogach i może być też namawiana do zawarcia jakiegoś rozejmu, jakiegoś pokoju, jakieś pieredyszki z Rosją, tak, po to, żeby sprzedać to jako pokój, ale Rosjanie nie osiągnęli swoich celów na potrzeby kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy. Myślę, że kilka najbliższych miesięcy zimowych będzie kluczowych dla przyszłości Ukrainy. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był dr Jacek Bartosiek. Dziękuję. Dzięki za obejrzenie do końca tego wywiadu. Jeżeli cię zainteresował, kliknij łapkę w górę, no i subskrybuj kanał FXMag, żeby kolejnych materiałów po prostu nie przegapić. Ta rozmowa została nagrana podczas konferencji XTB Investing Masterclass. Link do wywiadów i debat z konferencji znajdziesz w opisie tego wideo.